Witamy pana Michała Kisłowa, bardzo znanego trenera, który wychował wielu arcymistrzów i w Polsce, i za granicą. Jak się panu podoba turniej we Wrocławiu? No ja ten turniej dawno znam, kilka razy był na nią i zawsze miał bardzo wysokie zdanie. Ale wszyscy wiedzą, że jest pan także wielkim zwolennikiem ćwiczeń fizycznych dla szachistów, że każdy szachista powinien biegać, uprawiać sport. W takim przypadku ten turniej wydaje się być bardzo dobry, bo tuż przed salą gry mamy boisko do piłki nożnej, mamy kotwy liczowe, mamy też baszyn. Czy pan się zgadza, że ciągle pan uważa, że sporty ruchowe są bardzo ważne dla rozwoju szachistów? No ja zawsze uważał tak, w ten sposób. To nie tylko wszyscy widzą sport jak piłkę nożną, tam takie biegi, tam pływanie, a tak w ogóle ruch potrzebny szachistom, dla tego, żeby był dobry umysł. I dlatego, że to, co to połączone wszystko razem, to jest duży plus dla tego turnieju. Jak pana zawodnicy grają na tym turnieju? No mam jedną zawodniczkę, która gra tak, może powiedzieć, 50-50, 50%. Rozumiem. Mamy nadzieję, że będzie grała na jakieś plusy i że będzie pan zadowolony z trenowania. Dziękujemy za to. Dziękuję.